I co, zaczynamy punktualnie? Czy jeszcze chwilę? Chwilę jeszcze możemy poczekać. Witam Zająca Niebieskiego. Zaczynamy punktualnie? Czy jeszcze chwilę? Chwilę jeszcze możemy poczekać. Witam Zająca Niebieskiego. Dobra, to może Slayer jest jeszcze. Witam Slayera. Kto jeszcze jest? Bo... Witam, witam. Dobra, to dzisiaj. Zaraz muszę sobie wyłączyć dźwięk na tym Twitchu. Nie lubię siebie słyszeć, podczas gdy sam chcę coś powiedzieć. Dobra, to dzisiaj tak. Z tego co było w komentarzach, zaraz zrobimy test, czy Duke Nukem będzie mi chodził, bo go ściągnąłem i jeszcze nie przetestowałem. Dlaczego miałby nie chodzić? Nie zrozumiałem, co tam się stało. Duke CFG, Duke 3D CFG, to jest plik konfiguracyjny. Slayer, przez 30 minut tu siedziałem, żeby się nie spóźnić. No to udało się. Nie spóźniłeś się. Dobra. W tym pliku Duke 3D CFG tu jest dużo ustawień. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Aha, trzeba ustawić. No dobra, ustawmy dźwięk teraz. Weźmy Sound Blaster po prostu. Czy gdzieś tu jest test? Nie mam pojęcia, co ja teraz robię. Wszystko na maksa oczywiście. Kartę dźwiękową, zacznę muzyczną teraz. Jeżeli chodzi o muzyczną, zawsze działał mi ten Adlib. Test Music Card, test FX. Dobra, nie działa. Jeszcze raz sprawdzimy. Sound Blaster, tam się nie zgadzało coś. Adres 220. A to IRQ trzeba ustawić na 7 prawdopodobnie. To DMA 1. A to 16 bit DMA, to nie wiem. Niech będzie to 6. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała. Aha, 16 DMA nie działa. Sprawdźmy teraz. No mamy jeszcze tylko jedną możliwość. Może teraz? Teraz działa. Muzykę sprawdzamy. Działa jak najbardziej. Dobra. Save and launch Duke 3D, proszę bardzo. Zaczniemy sobie od Duke'a dzisiaj. To Zając była twoja propozycja? Dobra, chciałbym się... Will be used if no selection is made. Co to napisano?
Script get string. Brak tego cudzysłowie na końcu ciągu znaków. Co w takim razie? Zaraz. Czy ja tu mógłbym jakoś F3. To tak wygląda plik konfiguracyjny do Duke'a. I tu możecie sobie poustawiać te cyferki troszeczkę. A nawet są nasze ustawienia karty dźwiękowej. W każdym razie tak, i klawisze można poustawiać. Witam Anthaos. A najciekawsze jest, nie wiem czy to w tym pliku, ale zdaje się, że to w tym pliku. Można było ustawić na przykład siłę ciosów poszczególnych, siłę poszczególnej amunicji, a nawet teksty, jak widzicie. Niektóre można było wpisać. Chyba nie ten plik. Ja pamiętam, że w którymś pliku ustawiałem sobie na przykład kopnięcie zabijało bossa jednym strzałem. dobra. Weźmy może, użyjmy w takim razie tego drugiego. DDCFG, nie wiem co to jest. Co tam znowu, kurczę. Playback fail, possible due to an invalid conflict in IRQ. Co to może być? Dobra, najpierw... Właśnie późno to ściągnąłem i nie miałem czasu. Jeszcze raz setupa ustawimy. Weźmy B. Duke 3DCFG. Jeszcze raz. Setup dźwięku. FX card. No teraz już pamiętam jak to było. No tak jak teraz jest, jest dobrze. Dobra. No teoretycznie nic nie zmieniłem. Screen setup. No coś kurde jest bardzo źle. Dobra, zaraz zobaczę gdzie. Prawdopodobnie może to nie być łatwe do naprawienia, ale być może będzie łatwe. Zaraz F4. Teraz można edytować ten plik. Na końcu stringu brakuje cudzysłowie, tylko gdzie? Podjedźmy na sam koniec. Gdzieś zabrakło cudzysłowie, tylko gdzie? Jak zobaczycie gdzieś jeden cudzysłów, to krzyczcie. Socket number. Nie wiem, co to za tylda. Nie wiem, co to za tyldy są. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? No, trochę się czuję, jakbym był w pracy. Też czasami właśnie jakiś program mi nie działa. Wiem, że brakuje czegoś i jest szukanie, dłubanie. Że tak powiem, rzeźba w gównie, jak to się mówi. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Może to też błąd, nie wiem. No teoretycznie ten plik jest przynajmniej częściowo wygenerowany właśnie przez ten... O, patrzcie.
Jest pojedynczy ten. O. A na czym to się zapisuje teraz? F6 dupę. Nie wiem, co znaczy F6 dupę. F2. F2 po prostu. Dobra, zapisaliśmy i wychodzimy. Może teraz. Ha, proszę bardzo, jestem hakerem. Zhakowałem Duke'a, jakby ktoś pytał. Dobra, gramy w Duke'a. Czy granie jest za głośno, od razu się pytam. I dobra, no myślę, że nie będziemy wiele gadać. Nowa gra. Aha, można. Weźmy sobie Lunar Apocalypse, bo można tutaj są trzy, że tak powiem, epizody. Weźmy sobie Lunar Apocalypse. Zawsze mi się podobał etap na Księżycu. Weźmy Let's Rock. Let's rock. Nobody steals our chicks and lives. Tak, Duke, ja zawsze to samo opowiadałem. Nikt nie będzie kradł naszych dziewczyn i jeszcze do tego żył. Co się stało? To mamy. A Doom kiedy? Wiesz co, nie wiem. Jeszcze nie planowałem Dooma, szczerze mówiąc. Dzisiaj tak sobie myślałem, że gdyby mi nie poszedł Duke, to pewnie bym Dooma włączył. I złowrogie chrumkania słychać. Dobra, słyszę strzelanie jakieś, ale nie wiem skąd. Bożeż, kurde. Co to było? Ktoś tu rakietę jakąś puścił, coś tu wybuchło. Ale nie wiem co. A, to ten strzela. Może nie powinienem koło okien stać. No właśnie. Stąd przyszedłem. Już się zgubiłem, na samym starcie się zgubiłem. To jest pole siłowe, którego nie warto dotykać. Guziczek. Jak poręcznie wyłączyłem sobie pole siłowe, mogę iść dalej. Od razu wezmę apteczkę. Dlaczego miałbym nie wziąć apteczki? Gdzieś ją tu widziałem. Gdzieś widziałem tu apteczkę. Tu. Dobra, Duke to jest gierka, w którą grałem naprawdę dużo kiedyś. Jest za dzieciaka, jak to się mówi. I bardzo tą grę lubiłem. Najbardziej lubiłem grać z kodami. Jakoś powiem wam szczerze, najbardziej mi to przypadało do gustu, gdzie mogłem sobie wpisać kody i po prostu na luzaka chodzić sobie gdzie chcę i robić co chcę, strzelać pod nogi z mojej lutownicy, jak ja nazywałem RPG. Gościu z karabinem. Powiem szczerze, tego karabinu nigdy nie lubiłem jakoś za specjalnie. Medpack. Medpack można sobie wziąć i go później używać w dowolnym momencie. Oj, karta jest. Dobra, czym się tu skakało? Oj, coś sobie zażyłem, a medpacka zażyłem. Czym się tu skakało? Wiem, że Duke umie skakać. A, literką A. O, amunicja mi się skończyła. Niedobrze. Strzelamy do gościa, bo tak nam się podoba. Tam jeszcze jest jeszcze jeden.
przerażające dźwięki. No, pamiętam, że Duke był po prostu hitem kiedyś. Page Upem się pewnie podnosi. I w tą kratkę można sobie wejść. Szkoda, że nie ma... Kurczę, jak ja się odzwyczaiłem. Kiedyś grałem we wszystkie gry właśnie na klawiaturze i świetnie się z tym czułem. A dzisiaj nie czuję się już z tym tak dobrze. Zaraz gdzieś, kurczę, zniknął mi ekran. Slayer, nie wiem jakie są kody do Duma. Pamiętam, że to się wpisywało chyba DN Cross. I to był mój ulubiony kod na nieśmiertelność. Dobra. Patrzcie, tamtędy wyszedłem. Okej, zaraz. Weźmy sobie już tu wzięte, dobra. Przydałby się nasz karabin. Co mi tu strzela? Tam był, jak tam się dostać? Spacją się otwiera drzwi. Amunicja i kombinezon nurka. Bardzo się przyda nam akwalung, bo będziemy musieli... Tu! Tu! Będziemy musieli pod wodą przejść sobie kawałek. A, karta. Proszę bardzo, karta nam coś zrobiła. Pewnie drzwi nam się otworzyły. Okej. No Duke... Ja pamiętam, no Duke'a uwielbiałem... Duke'a uwielbiałem właśnie za ten jego kosmiczny klimat. Strasznie, strasznie naprawdę mi się to podobało w swoim czasie. Później jeszcze sporo grywałem w gierkę, która się nazywa... Jak ona się nazywa? O co mi chodzi? Shadow Warrior. Gra stworzona przez twórców Duke'a. O nie! Nie wiem, co to się stało. Mamy amunicję teraz do trochę lepszej broni. Użyjmy sobie, dobra, jak się przestawiało w ekwipunku. Właśnie, bo mnie tu już prawie zjedli. Security. No niektórzy nie lubią Duke'a, właśnie twierdząc, że ma słaby klimat. Mi się wydaje, że klimat ma dobry. Widziałem twój cień, widziałem orła cień. No, udało mi się. Powiem szczerze, podziwiam człowieka z wyżyn i go w tym momencie pozdrawiam. O, karabin. Przyniosłeś mi karabin, jak miło. Podziwiam człowieka z wyżyn, jak on po prostu kapitalnie gra w Duma teraz ostatnio. I to na klawiaturze. Ja właśnie z klawiaturą ostatnio nie jestem za pan brat. Dobra, tu mamy jakieś... O! Coś się udało, cokolwiek, nie wiem co. Dobra, tu wejdę później. Chciałem zobaczyć... Czy tutaj coś ciekawego? Chyba nic. Nie wiem, co ja otworzyłem. Może jakiś sekrecik. Nie wiem. Dobra, tego karabinu nie za bardzo lubię, bo on jest... Oprócz tego, że wygląda szpanersko, no, szczerze mówiąc, nie jest za mocny. Przydałaby się karta, nie mam karty.
Dobra, pilnujcie czasu, bo jeszcze chciałbym dzisiaj... O. Chyba aha, pole siłowe tu się otworzyło, tak? Dobra. Trzeba by teraz przejść na to. I wchodzimy pod wodę. Tylko nie wiem, co teraz. A tu jest guzik jakiś. Ktoś do mnie strzela. Samo strzelimy z dubeltówki. Gdzie on jest? Już myślałem, że się utopiłem. Kurczę, spanikowałem. Niedobrze jest panikować. Jeszcze zażyję moją apteczkę. Pewnie to jest marnotrawstwo. Dobra, coś otworzyłem sobie tam na dole. Ale nie wiem co. A. Jetpack. Do czego nam może być potrzebny jetpack? Gdzieś trzeba będzie wlecieć. Ups. Dobra, zapomniałem o czacie, już czytam. Do Duma najpopularniejsze było IDDQD i IDKFA, to pewnie kody. Tego Swiva pewnie nie udało się znaleźć. No szczerze mówiąc chyba nie. Szukałem go, ale nie znalazłem. No właśnie, też nie możesz go znaleźć. Zając niebieski, można Swiva odpalić z emulatora Amigi. Stronka, tam egzeki już porobione razem z emulatorem. No, może się pobawię, ale to nie dzisiaj w tego Swiva, bo tak, już będzie pół godziny, no co prawda z 10 minut bawiłem się jeszcze, bawiłem się ustawieniami do tego, żeby nam zadziałał w ogóle. Duke. O, tam można wlecieć, tak? Dobra. Jetpack. Jeszcze pamiętam, jak go się używało. Aha, tylko to było. Coś się otwierało przez chwilę, ale nie wiem co. Karty... Mam kartę czy nie mam? Mam, a skąd? Nie wiem, musiałem ją gdzieś tyłkiem wciągnąć. Wow. To była mina niedobra. A, no i mamy koniec planszy. Pewnie tragicznie to zrobiłem. Nie znalazłem połowy rzeczy, ale to nic. Ale to nic, przejdźmy sobie do następnej. Tu jest fajny etap, fajny motyw, bo trzeba wywalić szybę. Dobra, czym się kopało? Aha, altem się strzelało. Lewym, prawym znaczy się. Może można tu kopniaka... O, no i właśnie spiąchy, autodestrukcję się odpala. No i co? Jeden tylko sekret znaleziony, nie wiadomo na ile. 5 wrogów zostało, nieubitych. Dobra, przejdźmy jeszcze sobie następną misję i... O, tutaj nam się jakiś terminal... Kurczę. Kto mnie tu strzela? Kto mi tu strzela, jak ja źle mówię po polsku? Aha, już wiem co. To jest ta wieżyczka.
No nie mogę sobie trafić. Muszę zrobić tak. Od razu lepiej. Oj, w Duke'a strasznie dawno nie grałem. Też mi się przypomina po prostu dzieciństwo teraz, jak patrzę. Chociaż nie jest to odpowiednia gra dla dzieci. Aha, to oni tu się sami razem postrzelali. Dzięki temu łatwiej mi się ich zabiło. Cieszy mnie ich postawa. Właśnie podoba mi się ten klimat science fiction w Duke'u. Wow, wow, co się dzieje? Aha, te miny, tak? Jestem niezniszczalny, wybuchające miny wybuchają mi nad głową. Ja ich w ogóle nie widzę, ale kto by się tym przejmował? Mamy jetpacka? A nie, nie mamy. Nie powinien być, jest. Nie, możemy się tu zamknąć. I właśnie za tą płytą główną jesteśmy bezpieczni. Moglibyśmy poczekać, aż ktoś nas uratuje, ale oczywiście to my jesteśmy bohaterem, więc stąd wyjdziemy. Mamy właśnie piękną bazę kosmiczną, obrośniętą jakimś glonem. Wierzę, że to jest niedobry glon. Niedobry glon. Trujące algi. Dobra, co teraz? Podejrzewam, że tu... Dobra. Nie lubię, jak ta się miga. Ale co zrobić? No ja tu sobie patrzę tak co jakiś czas na... Bomby! Miny takie, które się przykleja do ściany. Dobra, jeden trochę dłużej konał niż zwykle. Obejrzyjmy sobie. Aha, tylko jeden obrazek mamy z jednej kamery. No to... Midori, witamy. Tutaj... Coś tu jest. Tam jest karabin i... Jak śmieszno mnie strzelać. Pentakiel. Dobra. Jeszcze mina, świetnie. Nie umiem przed nimi uciekać. W ogóle ja nie umiem grać. Jakby ktoś pytał, no właśnie z bani ją zdjąłem, bo jestem Duke Nukem i mogę. A, aha, aha, tu w ogóle bardzo bolało coś. Okej. Co się stało? Aha, mam mało energii. Ciekawe, czy jakbym wpisał teraz kody. Co to było? Podejrzewam, że to te miny cholerne. Niedobrze. Potrzebuję apteczkę bardzo. Jeszcze jeden... No właśnie, jeszcze jeden strzał i po mnie. Apteczkę miał za plecami. Ha! I zaczynamy... Zaczynamy bez niczego. No dobra. Na starcie dostajemy w mordę. Szkoda, że nie zrobiłem sobie zapisu. Jaki guzik. No, trochę trzeba je było jej nastrzelać. Już ledwo się zaczęło. Dobra, wiecie co, kurczę... Właśnie użyłem dziwnej kombinacji klawiszy Alt
Spróbujcie sobie kliknąć Alt, Ctrl i strzałkę w którąś stronę. Nie wiem, czy to... A, jeszcze sobie... O! Jest moja noga, mogę tańczyć kankana. Dobra, wiecie co? Powiedzmy, że... Czy chcecie jeszcze, żebym w Duke'a grał, czy przejść już dalej, bo... Nie idzie mi to, jak widać. Jakichś wielkich sukcesów to nie będzie. Także nie zrobię wspaniałej analizy Duke'a takiej, jaką zrobił... No właśnie, ja też tego potrzebowałem. Dobra, zrobimy tak. I w nogi. Aha, nie mam amunicji do niczego, tak? Dobra, po wszystkich z nogi będę bił. Nie zrobię właśnie tej wspaniałej analizy, jaką robi człowiek z wyżyn na przykładzie. Dawaj z bani od razu. Jaką człowiek z wyżyn robi na przykładzie. Na przykładzie Duma. Naprawdę podziwiam, jak szczegółowo do tematu podszedł człowiek z wyżyn, jeżeli chodzi o Duma. Trzeba go skopać na śmierć. Przy okazji zabraliśmy mu amunicji trochę. A właśnie, sprawdzę, czy tu działa. Jak to z tymi kodami jest? Mighty Foot Engage. Engage, nie wiem co znaczy. DN CROZ. Nie, trzeba było coś. Coś jeszcze. Ja nie pamiętam. Dobra. Nieistotne to jest zupełnie. Dobra, zginę jeszcze raz. I jak już zginę, to przejdę do następnej gry. Co to dzisiaj miało być? Jakie to miało być gry, bo już nie pamiętam. Tu umieścimy jedną. Zobaczymy drugą tu. One się teleportują, dziady. Żeby za moimi plecami się odteleportować. Dobra. Okazuje się, że bez kodów Duke Nukem nie jest taki łatwy. Sorry. Dawno nie grałem w to, naprawdę jakoś tak się zmęczyłem tą grą teraz. Quit game. Dobrze, skwitowałem tą grę i teraz tak, co ja dzisiaj jeszcze pobrałem? Pobrałem jeszcze IndyCar. Nigdy w to nie grałem. Teraz w ogóle pierwszy raz w życiu to zobaczę. Którą... Czym tu się odpala teraz? Mamy dużo egzeków. Może tym? Nie. Egzekutor. Chyba nie. Exit. A nie, jeden run program. Trójeczkę poprosimy. I'm Paul Page from Papyrus. This is IndyCar Racing. IndyCar Racing. Kolejna, widzę, trójwymiarowa wyścigówka. Pewnie rówieśnik Stuntsa, w którego wczoraj graliśmy. Formuła 1, rozumiem, tak? No dobra. Spróbujmy coś przejechać. Raz. Co to jest? Calibrating joystick. Ok, nie mam joysticka. Tu coś wpisujemy, cokolwiek. Czy tu się coś dzieje, czy mi się tylko wydaje? Aha, nie skalibrowałem joysticka i teraz... Zaraz, czy to się liczy? Mam pada podłączonego, ale nigdy nie sądziłem, że pada mogę
Czy tu się dzieje coś w moim imieniu? Co tu się dzieje? Aha, dobra, to ten joystick pewnie. Źle ustawiony. A czy ty chciałeś powiedzieć bez kozy? Wiesz co, nie wiem nawet w jakim kontekście, więc... nie wiem w którym momencie... W którym momencie miałem powiedzieć, że coś bez kozy. Dobra, tak czy inaczej... Dobra, nie wiem czy ja już... Patrzcie, zacząłem jechać. Wiem jak się przyspiesza. Wiem jak się zwalnia, ale nie wiem jak się skręca jeszcze. Dobra, nic nie wiem. Muszę wyjść z tej gry, bo chyba jest źle ustawione to wszystko. Exit, exit. Set controls. Odłączyłem pada na wszelki wypadek. No, trzeba wyłączyć joystick po prostu. Nie chcę joysticka. Controls. Gdzie tu się no, wiecie co, czekajcie, nie no, jeszcze raz, bo to... Dobra, nie wiem co się stało teraz. Zamiast bez kodów. Bez kozy. No tak właśnie, poszło mi 2 na 10. Jest, no, jest, no, jest, no, jest, 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 jest. Jak klikam Enter, to... Dobra, przydałoby się... Jeszcze jakbym wiedział, którym się skręca, to można by... Opona mi poszła. Dobra, wiecie co, muszę... Muszę włączyć DOS-a jeszcze raz, sorry. Czy DOS-boxa. Niestety coś tam się źle wydarzyło. Dobra, jeszcze raz spróbujemy Indie Cars. Ale jeżeli ten joystick nie będzie dawał mi spokoju, to ja nie wiem, IndyCar Exe. Okej, copyright, bla bla bla. Dobra, nie ma joysticka, świetnie. Na początek single race. Single race, pojedynczy wyścig. Single race and what else? Muszę sobie tu poustawiać. W tym momencie, jakbyś trzymał pędzel, to ściana byłaby cała pomalowana. Co? A, idę, skaczesz. Chyba jakieś stare komentarze widzę. Dobra. Gdzie ja tutaj to? I jeszcze chciałem... Muszę widzieć, czy się streamuje. Streamuje się. Dobra, robimy pojedynczy wyścig. Na razie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Wybieramy sobie tory, widzę, różnorakie. Weźmy ten, dlaczego by nie. Niech będzie... Poćwiczymy trochę. Czy ten pan z wąsami tutaj tak będzie stał, aż odjadę? Najwyraźniej. Dobra, ale w dalszym ciągu nie wiem, czym się skręca. Nie wiem, czym się skręca, naprawdę. Przyspiesza się do przodu i do tyłu, ale się nie skręca. Jak tu skręcić? To można do tyłu. Ciekawe, czy pan z wąsami będzie tam dalej stał. Nie ma pana z wąsami. O, jest, jest, dobra.
Proszę pana, z wąsami. Jak się tu skręca? Nie wiem, jak tu się skręca. Done. Dobra, muszę wyjść i ustawić sobie, widzę, klawiszki. Opcje. Controls. Dobra, ustaw. Sterowanie. Najpierw w lewo, potem w prawo. Dobra. Przyspieszenie to jest strzałka w tą. Hamowanie, control. Biegi chyba się same zmieniają. Okej. Pan z wąsami, spróbuj kierownicą. Bardzo zabawne. Okej, może tym razem się uda. Na razie ćwiczymy. Panie z wąsami. Dobra, coś się skręca jakby. Gdzie ja jestem? Dlaczego jadę po trawie? Czy to nie Rayleigh? Opona mi poszła gdzieś. Nie no, jeszcze raz trzeba. Czekaj, replay to jest replay. O, proszę bardzo, mamy replay. Tu widać, człowiek pierwszy raz nie wie, co się dzieje w ogóle. O, po koło w ogóle pojechało w drugą stronę. Bardzo ładnie mi poszło, myślę, jak na pierwszy raz. Szybko i bez sensu. Dobra, trzeba tu hamować, tylko trzeba wiedzieć kiedy. Zwolniłem. Pierwszy raz w życiu gram w formułę jakąś, wiecie? Nigdy wcześniej nie grałem w żadne formułowe gry. Dobra. Jestem słabym kierowcą Formuły 1, ale dojechałem już dalej. Dojechałem jeden i już dalej. Spróbuję pojechać jeszcze dalej. Na koniec świata i jeszcze dalej. Tak. Dlaczego? Bo tak, nie mam pomysłu innego na życie. Jak jechać dalej. Te opony są do dupy, po prostu, wiecie? Nie, ale powiem, że jak kurczę na taką gierkę, to fajne efekty są z tym kurzem i w ogóle. Tak sobie patrzę, jak grasz i się zastanawiam, kiedy Carmageddon. A właśnie, Carmageddon. Kiedyś grałem w Carmageddon 2000 chyba. Ale nigdy nie nagrywałem. Dobra, praktyce. Panie z wąsami, jadę. Pan z wąsami to mi się kojarzy wybitnie z taką parodią, jaką zrobił Szymon Majewski kiedyś. Boże, kurczę, muszę jechać powoli po prostu. Jaką zrobił kiedyś Szymon Majewski, sparodiował po prostu ten spot wyborczy Bronisława Komorowskiego. Zobaczcie sobie na YouTubie, ja padłem ze śmiechu, jak to zobaczyłem. Hasło wyborcze, Bronisław Komorowski. Pan z wąsami. Rozwaliło mnie. Dobra, teraz już jest pan bez wąsów na tym torze. Tu będzie zakręt jakiś. Nie, zakręt. Dobrze, jadę gdzieś. Wiecie co? Ja tu w ogóle nie wiem, jak tu się jedzie, gdzie, co. Nie umiem jeździć. Wiecie co? To jest... Jeszcze raz spróbujmy.
Czy widzę, że to jest jak Colin McRaely, trzeba jechać rozsądnie z gazem, a nie tak nierozsądnie. Nie wiem grać w ogóle. Dobra, teraz przejadę to kółeczko. Tylko że będę jechał mniej więcej z tą prędkością. Bo inaczej to nie da rady. Dobra, będę się trzymał żółtej kreski. Patrzcie, nawet 80 na godzinę to jest za szybko. A może to są mile na godzinę, albo cholera wie co. 100 z opon normalnie już jest na szrocie. Już jest, przetapiają na następny 100 z opon. Dobra. Przejadę to, obiecuję. Szkoda, że tu nie mam mapy jakiejś, żebym wiedział, co tak się ślizgam. Żebym wiedział, dokąd ja jadę chociaż. Ktoś by mi powiedział, że jedziesz pan do Przasnysza. No to bym wiedział, że do Przasnysza to tak jakoś bym trzymał kierunek, a tak... O! Wow! Tu są inne samochody jeszcze. Będzie mi łatwiej, będę się ich trzymał. Hamuj! Przepraszam, zawiodłem was. Cleveland. Słabo tu w ogóle widzę cokolwiek. W ogóle słabo jest, słabo. Po prostu nie umiem jeździć, no. Co tu wiele gadać. No, przynajmniej mam oba koła jeszcze. Czy da się tu zmienić widok, żebym na przykład widział to z zewnątrz? Czy jest taka możliwość? Pytam się. Chyba tu? Ale nigdy nie mogę mieć pewności, czy to na pewno tu? Dobra, już myślałem, że po mnie, ale jeszcze żyję. Żółte kreski mnie prowadzą. Prowadźcie mnie, żółte kreski. Dobra. Wiecie co, poddaję się. Nie umiem grać w tą grę. Wybaczcie mi. Po prostu... Poćwiczę i może kiedyś jak poćwiczę i będę wiedział, o co tu chodzi, to może wtedy. A tymczasem przejdziemy do następnej gry, jaką na dzisiaj przygotowałem. Widzę, że ten Twitch trwa już blisko godzinę. Co ja na dzisiaj jeszcze przygotowałem? Na dzisiaj przygotowałem jeszcze, jakie rozrywki mamy na dzisiejszy wieczór. Wiecie co? Nie widzę tej gry w folderze. To niedobrze. Mam jeszcze Quake'a, jakby ktoś pytał. Settlers, kurczę. Dobra, miał być wczoraj Aladdin, to dzisiaj będzie Aladdin. Przejdę jedną planszę. O co może chodzić w ścigałce? No. Gramy w Aladdina teraz, nie ma wyścigów. Też kultowa gierka, pamiętam po prostu, że to było... Każdy chciał mieć Aladdina na kompie kiedyś. Się chodziło do kolegów z dyskietkami, żeby Aladdina przegrać. No właśnie, Paul. Widzisz, zgadłem twoje intencje. Widzę, że tu można tylko... Ja oczywiście...
przejdę sobie na łatwiejszy tryb gry, z tego względu, że ja dzisiaj jakiś jestem opóźniony. Prince of Persia, jej. Dobra. Start game. Jest to gra po prostu pod tytułem Aladdin. Co tu wiele gadać. Platformówka. Chodzimy gdzieś tam w jakimś Agrabahu. Agrabah Market. I tylko uważamy, żeby nikt się nie wysadził w powietrze w naszym pobliżu. Rzucamy jabłkami lub tłuczemy. Aha, tak się patrzy, tak się skacze. Tak się skacze. O. W Aladdina też nigdy mi nie szło jakoś zbyt fantastycznie. Masz jabłko. Jakby ktoś pytał, w Aladdina też mi nigdy nie szło za fantastycznie. Czekajcie, czemu on tak wolno chodzi? Powinien chyba szybciej, co? Spróbuję zrobić coś takiego. O, troszeczkę dołożyłem węgla do pieca i trochę szybciej chodzi. Z bankiem. Kobieta mnie z bankiem bije, no. Jak widzicie, po prostu to jest przygodówka, co ja gadam, platformówka. Gdzie się po prostu chodzi, skacze, robi uniki. Musiałem pani obciąć ręce zza okna. Tu jakieś bonusy, jakieś się łapie takie. Właśnie, miałem Boulder Dasha grać kiedyś, pamiętacie? Koniecznie trzeba zagrać w Boulder Dasha. Mhm. Proszę. Nie umiem tu wyczuć odległości. Z jakiej odległości ten mój miecz działa. Masz. Obcinam. Pamiętajcie, kobiety, trzymajcie ręce w domach. Nie wystawiajcie jej rąk za okno, bo grasuje Aladdin zboczeniec i obcina ręce. Tak sobie wymyśliłem taką fabułę teraz. No, Jean, nasz kolega Jean jest już taki mniej wesoły. W zasadzie w ogóle nie jest wesoły już w tej chwili, tylko tak się patrzy, jak długo jeszcze będę żył. Trzeba odbijać te. Pięknie, jabłkiem gościa zabiłem. To się nazywa siła rzutu, żeby kogoś jabłkiem zabić. Masz jabłkiem. Boję się do ciebie podchodzić, bo masz dłuższą szablę. Dobra, energia jakaś chyba. Obcinamy ręce. Ciekawe, czy uda mi się przejść pierwszą planszę. Jest to możliwe, ale niekoniecznie. Dobra, fakir dostał jabłkiem i się skończył fakir, no. Skończyło się fakirowanie. Ale trzeba przyznać, że gierka jest niesłychanie kultowa. Czy tu jest jakiś kram? It's a deal, co? Może tu można było...
Aha, powinienem znaleźć więcej klejnotów. To wtedy można z nim robić interesy. Hurra! Przeszedłem Alladyna level jakiś i teraz coś tu się robi. No ja wiedziałem, że trafię w tego gościa, no. Teraz jest pustynia i to w zasadzie nigdy dalej niż do pustyni nie doszedłem. Zresztą też nigdy nie byłem fanem jakoś Alladyna. No, co zresztą widać na załączonym obrazku. No, teraz na kolec się nadziałem. Nie byłem fanem Alladyna, ale byłem fanem Prince of Persia właśnie. Prince of Persia teoretycznie trudniejszy, ale no nie wiem, mi się łatwiej grało w Prince of Persia niż w to. Pewnie jak każda gra to też wymaga jakiegoś poćwiczenia. No pamiętam na przykład, że... że na przykład w Oddworlda nie szło mi tak za bardzo na samym początku. W Króla Lwa grałem. Au, nadziałem się znowu na znak stop. To znaczy, że nasi tu byli. Grałem w Króla Lwa i chyba nawet przeszedłem, ale to było dawno i w tej chwili to już niewiele pamiętam z tego. Dobra. Jeszcze chciałem jedną grę właśnie pokazać, skoro nie ma... Dobrze, mam jabłka. Nie wiem, czy to jest ten pajączek taki, co tam świdruje. Jin znowu nie jest zachwycony. O, wiecie co, kurczę, no normalnie właśnie doznałem olśnienia, co zrobić w następnym. W następnym Twitchu. Ale nie powiem wam. Nie powiem, bo to jest tajemnica zawodowa. Ale w następnym Twitchu też będą ciekawe rzeczy. A następny Twitch najpewniej za tydzień. A może i w tygodniu coś zrobię? Nie wiem, nie wiem. Wiem, że jestem w trakcie kończenia właśnie Oddworlda. Ale Oddworld się okazał dłuższy niż mi się wydawało. High score, cokolwiek to znaczy. Kurczę, quiz ziemi. Czy to są kibelki? Tak, zobaczcie. To jest kibel dla mężczyzn, dla kobiet i dla dżinów. I wiedziałem, że dżin też musi do kibla chodzić. Coś zrobimy. O, przeszedłem kolejny level. Jak w tygodniu zrobisz, to będziesz miał wolny weekend. Przyszłą sobotę być może zrobię coś. Natomiast przyszła niedziela raczej będzie zarezerwowana, nazwijmy to, że dla kolegów. Ta-ta-ra-ta-ta.
Jakie poręczne sznurki. Co ja powiedziałem o rękach? Dobra, powiedzcie wy co myślicie, czy chcielibyście, żebym na tygodniu zrobił jakiś Twitch. Uniwersalne kibielki tylko zasypią piaskiem i przesuną parę metrów w prawo. No tak. Dobra, jakoś to idzie. O, klejnot. Dobra, będę musiał kończyć, bo tu mnie wzywają. Dobra, wołają mnie, wiecie? Czasami mam dobrze, jak mnie wołają. Masz. Słuchajcie, moi drodzy. Ponieważ ja muszę za chwilę troszeczkę zakończyć. Ale będę mógł wrócić jeszcze. Carmageddon jak najbardziej biorę pod uwagę. Carmageddona biorę pod uwagę. Ale myślałem też o innych rzeczach. Przejdę jeszcze tą planszkę i na dzisiaj będziemy kończyć naszego Twitcha. Twitch dzisiejszy, no stwierdziłbym, że był trochę mniej udany niż wczorajszy, chociaż może możecie mieć inne zdanie. W każdym razie dobór gierek na wczoraj był według mnie bardzo sympatyczny. I w ogóle Colin świetnie się spisał, McCree również świetnie się spisał moim zdaniem. Jak to się nazwało, no? Stunts! Prawda? Hej, dobra. Co wy tu piszecie? Proponuję Carmageddon, dobrze. No, Arabian Nights jest niezły. Herkules lepszy na PSX-a. Co ja tu mam zrobić? Aha, tu jest drugi sznurek. Gdzie we mnie strzelasz? Strzela we mnie nożami. Nie umiesz do tyłu walczyć? Nie umiesz do tyłu nożem machać? Aha. Coś taki niecierpliwy. Już idę. Masz. Jestem zaskoczony, że to w ogóle jakokolwiek mi idzie. Trzeba będzie życie zebrać zaraz. Ale po co mi życie, jak ja je kończę już? Ja już tu byłem. Dobra, proszę Państwa. Słuchajcie, ja muszę na chwilę zakończyć. Na dzisiaj to byłby koniec. Natomiast za 15 minut... No bo dobra, na dzisiaj koniec po prostu. Myślałem, że wykombinuję coś takiego, że za 15 minut mógłbym się pojawić i jeżeli byście chcieli, to możemy kontynuować z czymś. Natomiast nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak na dłuższą metę. Dobra, co wy o tym myślicie? Mnie już tu nie ma, cześć.
Pamiętacie taką gierkę? Crazy Drake chyba? Tak mi się przypomniała, że mogłaby być fajna. Ty kurczę, dzikusie śmierdzący. No zejdziesz w końcu, człowieku, idź stąd. Nie chciał umrzeć, no. Najgorsi są ludzie, którzy nie chcą umrzeć. Jaka fajna linka. No po prostu bardzo mi się podoba ta linka. To jest najlepszy sznurek, jaki miałem w życiu. Chcę go wziąć ze sobą do domu. Niestety nie mogę. To jeszcze nie tu? Myślałem, że już przeszedłem. Dobra. A, to baza jakaś. Ciekawe, czy dużo jeszcze jabłek na niego trzeba. Jej, przeszedłem. Mini boss. Jabłko, jabłko, jabłko. Trzy jabłka, to dobrze? Sultan's Dungeons. No, proszę bardzo, jeszcze nigdy tu nie byłem. Czy da się tę grę zapisać? Nie da się jej zapisać. Dobra, słuchajcie. Na razie skończę tą grę. Natomiast za 15 minut wrócę i zobaczę, jeżeli jeszcze będziecie mieli ochotę i jeszcze będziecie w ogóle tutaj, to może jeszcze coś pociągniemy z jakimiś grami, natomiast nie obiecuję tego. W tym momencie niestety muszę skończyć, zresztą i tak, słuchajcie, no ponad godzinę ten Twitch trwał, myślę, że całkiem nieźle. Dobra, moi drodzy, a w ogóle to jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś właśnie ciekawe gierki dosowskie, żeby na Twitchu kiedyś je zaprezentować, to śmiało, propozycje wszelkie przyjmuję, czy na kanale, czy pod komentarzem na przykład do tego Twitcha. Dobra, Paul, widzę, że poczekasz, tak? Dobra, to poczekaj, a ja idę za robedę. Dobra, trzymajcie się i jeżeli już was tu nie będzie, to życzę wam miłego wieczoru, a jeżeli będziecie, to do zobaczenia wkrótce. Cześć.